Pragnę Was powitać po raz kolejny w kolejnym odcinku Gramy w grę, a zarazem w drugiej części odcinków poświęconym Grand Theft Auto 5, inaczej w skrócie też GTA 5. Otóż jak skoro mam już dostępną w końcu misję fabularną, to pojadę ją sobie zacznę robić. Tutaj nie będę już pomijał cutscenki, gdyż no to pierwszy raz będę przechodził tą misję, więc wiadomo. Dla tych, co nie będą chcieli spoilerów, wpierdziel na adnotację. Dobra, zostawiam to gówno tutaj. To i tak nie moje. Zobaczę tylko w garażu, czy jest to, co... Kuźwa nie ma. Dobra. Zdobędę ten samochód. Dobra, jedziemy z tą misją. Tak więc mówię, cutscenki nie pomijam, ale... ale mówię, jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to dodaję... wam... punkt, że będziecie mogli sobie ją przewinąć. No, teraz widzę, że będzie gonić tego gościa pewnie, coś w tym stylu. Za ładne mi nieporozumienie. Oj, dobra, dobra. Co ja z nim zrobię, to moja sprawa. O, na razie mam za nim jechać, tak? Dobra, fokus. Sobie można włączyć jak w GTA 4, ale ja tego nie potrzebuję. Drogi ludzie! Gościu, nie uciekniesz! Dobra, jedziemy. My dalej Ludzie go nie zgubię raczej, ale... O! Skurkowany, mamy problemy techniczne już. A dokładniej siada mi bateria w tym kontrolerze. Dobra. Mam nadzieję, że to wszystko wytrzyma, ale na wszelki wypadek po cutscence zrobię pauzę. I lepiej podłączę to moje ciulostwo. Bo nie chcę tutaj mieć za chwilę ekraniku, że... Że
że gra nie może wykryć kontrolera, bo on się rozładował. Dobra. Kadscenka się skończyła, więc chwilka przerwy, ja za chwileczkę wrócę. No, także więc już jestem, więc możemy brać się do roboty. Kontroler się ładuje, więc nie będę miał problemów już. Dobra, co jedziemy? Zwalmy tę chałupę. Wow, haha! Nie no, pierwszy raz takie rzeczy w GTA widzę, no ale... No ale jestem pod wrażeniem wielkim już. Sarki. Dobra, spadam stąd, bo co tu jest do oglądania jeszcze, no. Chałupa rozwalona. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone! You! Dobra, 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 dobra. Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Hey man, that's a mean looking motherfucking essays right behind you. No nie chcę mnie gonić. Get, can you do something? A, muszę ich zgubić. A, przełączenie między postaciami dostępne. Dobra, jednego trafiłem, nie wiem czy kierowcę, ale... A, tam kiero. O, ktoś dostał i to naprawdę był chyba kierowca teraz, już na stówę jestem pewny. Dobra, widzę, że gra teraz automatycznie mi przełączyła na Michaela. A. Jeszcze nie, muszę sam się przełączyć. Jak widzieliście, to była pierwsza misja taka. Z udostępnionym przełączaniem między postaciami. O Jezus. Rozłączył mi się cholerny... My ten, ale na szczęście wszystko działa. Nie wiem dlaczego, ale... Kurde, ale wiem, musiałem przypadkowo pociągnąć kabel. Kurna, muszę robić taki krótki kabel do tego kontrolera, nie?
We sit on it, we see what happens. Okay, there's no use second guessing. Ups. Chyba gościa zabiłem. A, trudno. O, przypadkowo chyba drugiego. Nie pierwszy, nie ostatni człowiek w tej grze. Dobra, udało się. Misyjka zakończona. Jak to tam leci? 11 minut. A, to jest dobrze. Boże, znowu jakieś ciule. Nie, nie wiem i mam to w dupie. Maybe hell, Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of the background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang. Blah, blah, blah. But the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart guy. Now, Michael, got a question for you. Hey, ty gościu, se nie pozwalaj, co? Did you put an architect, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, then it was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well? Natalia will need a hotel while you finance the river, won't she? Sure. Then I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. 2,5 miliona? Oszalałeś, gościu? Są, kto buduje dom na takim miejscu? Może krajobrazowo ładne, ale ogólnie dupiato. A, czyli niedługo będą dom już napady, fajnie. Spoko, Michael, dam ci ten, sobie spokojnie. Nie zrób co trzeba. Czasowo trochę nie poszło i zabrakło innej rzeczy, ja? Tak trudno. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Dobra, mogę teraz, mam dwie możliwości. Wykonać misję Franklina albo dla Lestera. Zrobię to drugie. Tylko muszę, kurna, podpieprzyć samochód skądś. No, w ogóle fajne wieżowce tu stoją. Przy autostradzie. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name.
Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. A, mogę też iść na terapię, tak? No dobra, co ja mówię, ja na razie jadę na misję, ale... Jak tam pojechać, to nie wiem. A, skorzystam. Z wzywania taksówek. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Thanks. Mam się nie ruszać, tak? O dziwo, nie widzę tej taksówki na radarze. Tak jak to miało miejsce w... A, już jedzie, dobra. Nieważne. A, tu jest. A, to teraz na odwrót. Wystarczy nacisnąć, żeby wsiąść, a żeby ukraść, to trzeba przytrzymać. Nie się. A, nie wiem, czy to omijać. Ale ominę, bo nie chcę mi się tutaj zbytnio marnować czasu na to. $35. Co tam? Jest ten cieć w domu w ogóle? Oj, gościu, gościu. Sam wejdę, nie musisz mnie wpuszczać. No dobra, już wiem dlaczego. No to on może chodzić, ale tak za bardzo. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. Well, I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Patrz, to chyba nie jest ten gość z prologu, mi się wydaje. Brakuje jeszcze innego. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white collar. No tak jak mówię, do tej kocenki też wpierdzielę. Take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s. And dress yourself up like a billionaire. Odnośnik do pominięcia go. Żebyście nie musieli tu oglądać żadnych tych. Jeżeli nie chcecie spoilerów. I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days.
Mówię, ja chcę już napadać, ludzie. Tak czy siak na razie muszę jechać do sklepu. Jecha, tu jest samochód, to od razu go wezmę. Też nie będę z buta latał, nie? Szczególnie 2 kilometrów nie będę biegł. Ups. Dobra, autostradą będzie raczej szybko. No, trzeba zmienić jakąś muzyczkę fajną tu puścić, ale nie wiem co. A może być Ice Cube. Dobra, teraz zjazd jest tu, tak? Drogi cwaniaku jeden. Autostrada całkiem spora jak na jedno miasto. Plus okolice oczywiście jeszcze, nie? Tylko kawałeczek. A co mam? Mam tu coś kupić, mam tu coś zrobić. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old. Mogę zaraz kupować ciuchy, tak? No i nareszcie. Przyda się to niedługo. A vest and some cargo shorts. Może być to. Dobra, czyli mam teraz jechać do tej siedziby, do tego Facebooka, który jest w grze, że tak się wyrażę. Gdyż Life Invader to właśnie coś w stylu właśnie Face'a. Gdzie się pchasz? Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Dobra, jeszcze kawał. Takie 800 metrów to już. To kwestia dojazdu już. Fuck. Nie miałem tego zamiaru zrobić, no ale co wyszło, to wyszło. Michael nie ma umiejętności spowalniania czasu podczas jazdy.
tylko... Miałem tylko młody Franklin. Zaś Trevor będzie miał, tak jak już wiecie, jakby coś na podobę szału bitewnego. Ale na razie muszę go odblokować. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. You know, it's... Yeah, well, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. Dobra, po tej misji będę skończył ten odcinek. Wystarczą na razie dwa, no zresztą i tak filmiki z GTA już są od piątku w necie, bo oczywiście... Wiadomo, co się stało. Teraz muszę iść za tym cieciem, ja. This wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link. Same reklamy. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, no, muszę znaleźć ikonkę antywirusa, ale na razie to... This place is fueled by Java, bro. Chyba te reklamy mi nie pozwalają. These hacker kids always come up with a new way to screw the network in the ass. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? Bear with me, all right? Might I tempt you with some organic fair trade Java? Ah, won't run with the pop-ups, huh? Might be why I get all these migraines. Dobra, teraz mogę go. Okay, we got some space. I'll try to boot up this antivirus. Dobra, przeskanować go. Scanning. Mam ten komputer i co dalej? You want a massage? Because my hands are free. No. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Dobra, trzeba teraz przerobić ten cholerny prototyp, tak? Ja go tak przerobię, że... że będą niezłe jaja. Dobra, trzeba teraz stąd wyjść. Spróbujmy wyjść na razie niepostrzeżenie. Zanim się zorientuję, o co chodzi, to mnie już tu nie będzie. Mam nadzieję. Dobra, już tylko tyle.
Jeszcze tylko kawałeczek mnie dzieli od wyjścia. Dobra, trzeba wrócić do posiadłości Michaela, tak? Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Dobra, znajdź teraz kanał z wiadomościami. To chyba nie. Nie, to chyba nie to. A, nie w tę stronę. O, są wiadomości. Dobra, no wyciągaj. Ta, światową dominację. Zaraz zobaczymy. No naprawdę, niby młodzi, tak? Praktycznie dzieci. Dzwonimy. Wybuchu. Widzicie, jakie iPhony są niebezpieczne? Ludzie ostrzegają przed nimi. Ukończyłem misję, ale... No nic. Dobra, no co, ja będę kończył ten odcinek Gramy w grę. No, chociaż poczekajcie jeszcze chwilę. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing.
You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Czyli teraz będę mógł bawić się na giełdzie, ja? To zobaczmy to. Co by tu kupić? Ale na razie nie będę nic kupował. Tak więc mówię, kończę ten odcinek, gramy w grę i no, zobaczymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Spider-Man Edge of Time. A ja z wami się żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.